Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Brynosiak, a dzisiaj na kanale Aroma chciałabym Wam poopowiadać o pięknych zapachach na wiosnę. Damskich zapachach na wiosnę, gdyż oczywiście bardziej bliżej mi do zapachów damskich, więc więcej o nich opowiadam. Obiecuję, że następny film będzie o męskich. Aczkolwiek dzisiaj przedstawię Wam zapachy fantastyczne. Bardzo dobrze skomponowane, bardzo bogato brzmiące, a jednocześnie myślę, że żaden z tych zapachów nie przekroczy wartości 200 zł, więc trzeba to po prostu pokazać. Pokazać, powąchać, potestować i może, być może zakupić na tę właśnie wiosnę. A wiosna to, jak wiecie, czas przebudzenia, czas odrodzenia, czas ożywienia, więc musimy mieć zapachy, które nas otoczą i sprawią, że będziemy chcieć więcej, że będziemy promieniować, że będziemy po prostu chcieć od życia czegoś bardziej intensywniejszego, bardziej takiego zadziornego, bardziej takiego mocno aromatycznego, gdyż musimy po prostu chcieć w tę wiosnę bardziej, wszystko bardziej. Tak z zimy się budzimy i chcemy odrodzić się, chcemy mocno się odrodzić. Dlatego ja tutaj Wam zaprezentuję dzisiaj 10 zapachów damskich, które są niezwykłe. Niezwykle świeże, wiosenne, promienne i najważniejsze, są niezwykle korzystne cenowo. Pierwszy zapach, który Wam tutaj pokażę, to będzie na pewno odkrycie i nie lada zagwozdka. Dlatego, że zapach, który mam tutaj, to zapach z marki Loewe. Quizas. Na pewno o nim nie słyszeliście, na pewno nie na moim kanale. Loewe Quizas Passion. Zapach z hiszpańskiej marki, który jest jednocześnie taki rześki, soczysty, owocowy, a jednocześnie elegancki, zmysłowy, subtelny. I słuchajcie, ja Wam powiem tutaj, że ten zapach troszkę przypomina Mademoiselle. Na początku nie przypomina. Na początku jest to taka intensywność, niczym zapach z Montel Intense Cherry, tak? Dobrze mówię? Intense Cherry, taki zapach z Montel. Na początku mamy właśnie czerwone owoce, czerwone jagody. Mamy mnóstwo właśnie takich owocowych nut, ale za chwilkę nuty zmieniają się na bardziej kwiatowe, na bardziej przejrzyste, na bardziej takie otulające. Cytrusy przepięknie zblendowane również z lekkim, delikatnym akordem frezji, z takim biało-kwiatowym akordem kwiatu pomarańczy i myślę sobie, że tam ukryty jest dziś również jaśminowiec. Więc wyobraźcie sobie białe kwiaty z nutami właśnie cudownie orzeźwiających takich soczystych owoców. Magnolia i drzewne akordy, bursztynowe akordy, wetyweria w bazie. Bardzo, bardzo, bardzo piękny, aromatyczny, wyraźny, zapamiętywalny, harmonijny, przyjemny i niebywałe kobiecy, niebywale kobiecy zapach. Idealny dla kobiet, które właśnie szukają takich bezpiecznych zapachów, takich zachowawczych, takich prostych i eleganckich jednocześnie. Mademoiselle naprawdę się napomina, wąchając ten zapach. Nie możemy tego oszukać. Mademoiselle z kapką soczystości. Troszkę właśnie taki intrygujący, troszkę właśnie taki, taki zadziorny, a jednocześnie taki, taki zmysłowy i taki otulający. Jeszcze mam taką myśl, że ten zapach trochę przypomina również Alien, ale w wodzie toaletowej. Więc wyobraźcie sobie, że naprawdę to jest dobre pachnidło. Dobre pachnidło i ja od razu sobie pomyślałam, że muszę o nim powiedzieć, jeżeli jest mowa o wiosennych, przepięknych i takich aromatycznych zapachach. Kolejny zapach, który tutaj sobie przygotowałam, to Fleur de Pecher. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Karl Lagerfeld. Zapach, który się otwiera owocami. Mamy tutaj kwiatowo-owocową kompozycję, która zachwyca niezwykle naturalnym, brzoskwiniowym brzmieniem. Orzeźwiającym. Bardzo takim dziewczęskim, takim radosnym, takim kobiecym, takim romantycznym. Mamy tutaj akord właśnie kwiatu brzoskwini,
powiązany z akordem herbaty jaśminowej. Przepięknie zblendowany właśnie akord herbaty jaśminowej i uwaga, yuzu. Yuzu w otwarciu, czyli soczyste owoce pełne witalności, pełne energii, pełne takiej soczystości, prawda? Pewnie się powtarzam. Kompozycja niezwykle lekka, subtelna, a jednocześnie kobieca i taka naturalna. Na pewno będzie to idealny zapach dla kobiet, które szukają zapachów takich cichych, delikatnych, przyjemnie brzmiących, lekkich, nieprzeszkadzających. Doskonały do pracy w biurze, doskonały do pracy w zamkniętej przestrzeni, idealny na wiosnę i na lato. Myślę, że idealny dlatego, że właśnie wtedy chcemy się otulić kwiatowo-owocowym brzmieniem. Nie takim, wiecie, mocno intensywnym, kremowym, takim miękkim, rześkim i bardzo radosnym. Dlatego ja polecam, ja jestem bardzo na tak. Kolejny zapach, który Wam tutaj przedstawię, to zapach z gruszką w otwarciu. Przepiękna gruszka, niezwykle taka soczysta gruszka, zachwycająca wręcz. Lekko zmysłowy, lekko ciepły, lekko słodki zapach z ambrette. Z ambrette. Przepiękny akord ambrette. Dla mnie Ariana Grande, God is Woman ogólnie. Dla mnie zapach, który naprawdę zasługuje na uwagę. Przepiękne akordy, które są i z jednej strony, zobaczcie, soczyste, z drugiej takie kobiece, takie delikatne i róża turecka i również mnóstwo akordów wanilii, przepięknej wanilii. Troszkę nam ten zapach przypomina również Cloud od Ariany Grande, ale jednocześnie jest bardziej słodki, bardziej soczysty i taki trochę bardziej taki przestrzenny. Mimo tego, że jak już ten zapach ponosimy na skórze również, zostaje nam na skórze taki zmysłowy i taki naprawdę subtelny, piękny akord. Więc ja jestem na tak, ja polecam z całego serducha, przepiękne, niesamowicie soczyste nuty i myślę, że warto wiosną takie zapachy właśnie jak ten nosić. Kolejny zapach to jest coś fantastycznie intrygującego. Otóż zapach niebywały, cytrusowo-aromatyczny. Oczywiście męsko-damski, więc co kto chce. Przepięknie zblendowane nutki właśnie mandarynki. Mandarynka w pełnej okazałości. I pestki mandarynki, i miąższ mandarynki, i sok mandarynki, i ta gorzka skórka mandarynki. Naprawdę cudowne brzmienie. Ja jestem niesamowicie na tak. Dla mnie ten zapach to kwintesencja takiej naturalności. I mandarynka, uwaga, jest podana tutaj z imbirem. Pikantnym imbirem. Takim zadziornym imbirem. I jeszcze by tego było mało, dorzucono akord soli morskiej. Sól morska tak niesamowicie balansuje tą słodycz, tą gorzkość, tą kwaskowość mandarynki. Dla mnie ten zapach pachnie, jakby kosztował, nie wiem, 400 zł, 500 zł, a kosztuje coś niewiele ponad 100. Więc myślę, że warto go poznać, warto go ponosić, warto go na własnej skórze potestować, dlatego że wydaje mi się, że on jest wszędzie po prostu dostępny już w tej chwili na wyprzedażach, gdyż to jest wersja z 2020 roku. Więc uważam, że o nim warto wspomnieć. Baza niezwykła. Z drzewnym akordem, z bursztynowym akordem i jeszcze z tą taką niebywale pikantną nutą i szałwi, i właśnie imbiru. Ja polecam. Przepiękne pachnidło, bardzo wysokiej jakości, mimo tego, że w takiej fantastycznej cenie. I w ogóle, wiecie, tutaj mamy 100 ml dostępne, 200 ml dostępne, możemy się oblewać od góry do dołu i idealnie po prostu na upalne dni, na takie mocno słoneczne dni, wiosenne czy letnie, będzie po prostu idealne. Więc dla mnie to po prostu jest zapach, o którym warto mówić głośno. Jeżeli jesteście wielbicielkami mandarynki i bazylii z Guerlain bądź Light Blue od Dolce & Gabbana, to myślę, że warto sprawdzić. A jeżeli jesteście mężczyznami, którzy kochają właśnie, jeżeli mężczyznami bądź kobietami, którzy kochają CK1, czy też na przykład Issey Miyake, czy też takie akordy jak Jimmy Choo Ice, czy też Dior Homme Cologne i lubicie właśnie taką zadziorność, taką trochę aromatyczność w zapachach,
to ja myślę, że warto. Ja myślę, że warto ten zapach poznać. A Terry Colonia jeszcze ma taki zapach mandarynkowy z bardzo mocno wybrzmiewającą czystą mandarynką, ale właśnie Atelier kosztuje około 400-500 zł, a ten kosztuje coś niewiele ponad 100, więc warto. I kolejny. Kolejny zapach to już zapach, który raz kiedyś był na moim kanale, ale to jest tak dobre dzieło sztuki, że warto o nim mówić więcej. Pięknie ścięte, naturalne, żywe i niesamowicie wilgotne róże. Róże, które po prostu pachną od góry do dołu. Pachnie łodyga, pachnie każdy płatek. Pachną po prostu tak niesamowicie błogo, tak rzeźko, tak naturalnie. I oczywiście mamy tutaj jeszcze dodatek pięknie aromatycznej herbaty, wybrzmiewającej tak troszkę jakby bardziej zmysłowo, bardziej otulająco. Więc mamy i róże, mamy i magnolię, mamy tę właśnie taką zieloność. Nie wiem, czy ja muszę sobie ten zapach przypomnieć. Ja już kiedyś o nim mówiłam, dlatego że on bardzo podobnie brzmi do zapachu Francis Courtesan Rose. Zapomniałam, ale na pewno o tym wiecie. W bazie piżmo, w bazie cudownie drzewne, delikatne i wilgotne drzewo cedrowe. Takie drzewne, bo niewysuszone. Niesamowicie dużo właśnie mokrości w tym zapachu. Elegancji, głębi, zapach idealny dla kobiety, delikatnej, dla kobiety subtelnej, dla kobiety, która również chciałaby tym zapachem emanować cicho, delikatnie i tak zmysłowo, a jednocześnie być elegancką i romantyczką, romantyczną osobą, kobietą. Ja jestem dzisiaj już taka będę pokręcona tutaj. W razie czego będą komentarze negatywne, trudno. Zapach niezwykle uniwersalny, niezwykle noszalny, dla mnie naprawdę bardzo naturalnie i tak świeżo wybrzmiewający. Dlatego warto go poznać, warto go poznać, ponosić na własnej skórze, potestować, gdyż też kosztuje coś około 100 kilku złotych, więc dlatego naprawdę warto. Baza pudrowa. Pudrowa i taka troszkę delikatnie jeszcze rzeźka. Róża, pamiętajcie, wilgotna, absolutnie nieprzesłodzona, nie dzika, nie konfiturowa. Dlatego warto. Okej. Okay. Kolejne pachnidło, które Wam tutaj pokażę, to Jimmy Choo. Ale Jimmy Choo w wersji wody toaletowej. Więc od razu Wam tylko powiem, nie mylcie z Jimmy Choo w wersji wody perfumowanej, bo ten zapach jest totalnie inny. Totalnie inny. Jest to zapach mocno soczysty, mocno soczysty, ale również mocno owocowy, radosny, niezwykle, niezwykle radosny, bardzo energiczny i bardzo taki pozytywny. Dla mnie totalnie niepretensjonalny, niesamowicie tutaj takie czyste nuty, słodkie, nieprzesłodzony i nieplastikowy. Uwaga, naprawdę nieplastikowe. Jeżeli ja się na przykład męczę czasem w takiej słodyczy Escat, czy w słodyczy La Vie Belle wersji na przykład tej najnowszej Absolu Iris, to tutaj mamy taką rzeźkość, słodką rzeźkość, świeżą rzeźkość, taką kobiecą, dziewczęcą, romantyczną, radosną rzeźkość, co naprawdę rzadko się zdarza w perfumach, więc ja jestem na tak, polecam z całego serducha. Niesamowicie orzeźwiający, lekko podgrzany i taki urokliwy. Urokliwy to jest idealne słowo. Dlatego polecam, potestujcie, pobadajcie i sprawdźcie koniecznie, jak na Waszej skórze on wybrzmiewa. Co mam jeszcze tutaj do powiedzenia? Yves Saint-Laurent, dobrze wiecie, zapachy, które naprawdę ja cenię za to, że są niesamowicie trwałe, są oryginalnie brzmiące i są bardzo często u nas w Polsce w super cenach. Więc to pachnidło na pewno już znacie. To pachnidło to nic innego jak Yves Saint-Laurent Sport Water for Women. Wersja water. Czyli spot jest taka różowa, a ta jest bardziej rzeźka, bardziej wodna, wyróżniająca się na tle właśnie tamtego zapachu, dlatego że właśnie ta jest bardziej soczysta. Mamy tutaj nuty yuzu. Yuzu to jest właśnie nuty takie jak troszkę bergamotka, ale chyba bardziej słodka bergamotka. Mamy również brzoskwinie. Mamy również
Przepiękne akordy wodne, ale nie zmylcie się tym takim zielonym, niebieskim płynem. Mamy tutaj białe kwiaty, mamy ambrettę, mamy również mnóstwo akordów takich drzewiastych i takich bogato brzmiących. Ja nie wiem, czy tam nie ma jeszcze jakiejś patchouli. Coś takiego zadziornego się tam w bazie znalazło. Dla mnie ten zapach brzmi naprawdę bogato i gdyby to był, nie wiem, Chanel Chance, ale nie Fresh, tylko na przykład Water, Chanel Chance Water, to pewnie byłby to hicior. Dlatego ja jeszcze raz mówię, za takie pieniądze, takie pachnidło to rzadkość. Dlatego polecam. Polecam koniecznie, kupujcie po pitaniu. Kolejny zapach Lacoste. Lacoste L12x12 z Parking, ale Collector Jimmy. Dlaczego o tym mówię? Bo o tym mało kto mówi, a ten zapach jest naprawdę przepiękny. Jest otwarcie wyjątkowe. Orzeźwiające, energetyzujące, lekko kwaśne, ale dzięki takiej nutce słodyczy makaroników idealnie zbilansowane. Zapach dla wielbicielek na pewno Pumy Flowing. Pluma Flowing to jest taki zapach radosny, rześki, mocno różowy, mocno aromatyczny, ale myślę, że spodoba się również dziewczynom, które kochają się na przykład w Delinie. Delina, Perfumes de Marly. Prawda? Znacie. Dla mnie jeszcze taki jogurtowy trochę, taki posmak. Jogurtowo, owocowo, różany. Naprawdę fantastyczny, fantastyczny zapach. I jeżeli chcecie kupić prezent dla swojej przyjaciółki, a chcecie jej poprawić nastrój, chcecie, żeby po prostu z jakąś taką dozą energii wkraczała we wiosnę, to sprawdźcie jej taki właśnie prezent. Przepraszam, polecam, naprawdę piękne pachnidło. I przedostatni zapach, bo ja tak zawsze lubię dozować, to zapach, który naprawdę zasługuje na miano zapachu totalnie zapomnianego. Totalnie nikt o tym nie mówi, o tym jest cisza. Mam nadzieję, że wszystkie sztuczki z całego internetu nie znikną, jak ja ten film opublikuję, bo myślę, że ten zapach jest naprawdę wart kupna. Co my tutaj mamy? Od tego zacznę, że ten zapach, jak się go troszkę chwilkę ponosi, to przypomni Wam coś, co znacie. Coś, co lubicie, kochacie i coś, co cenicie, a coś, czego już się nie da kupić. A mowa tutaj o Womaniti. Naprawdę Womaniti. To perfumy, które są na tyle wyjątkowe i na tyle intrygujące, że ta figa tutaj zawarta, no tak niesamowicie przypomina nam Womaniti, że to jest po prostu majstersztyk. Trzeba to sprawdzić. Ja nie powiem, że on jest podobny, że on jest idealny, że on inspirowany jest Womaniti. Nie. On ma niezwykle bardzo bogatą drzewną bazę. Ale ten taki ziołowy akord szałwi, zmieszany właśnie z tą taką soczystą figą, daje nam właśnie takie napominanie o Womaniti. Więc myślę, że warto ten zapach sprawdzić, warto go ponosić, warto go potestować, warto tym zapachem trochę się pobawić, bo ta figa potrafi naprawdę niejedną osobę całkowicie otumanić, więc ja myślę, że warto, naprawdę warto. I również super ceny, i również możliwości kupna 200 i 200 ml plus setkę gdzieś widziałam w internetach, na ofertach, więc myślę, że warto kupić. I ostatni zapach to jest, słuchajcie, zapach, o którym już mówiłam. Ale ja muszę o nim powiedzieć po raz kolejny. To jest zapach znów z Yves Saint-Laurent. Zapach nazywa się Softly. Softly Eau de Pétales, bodajże cała nazwa, ale ja oczywiście Wam wszystkie nazwy wypiszę na dole pod filmem. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj niezwykłą nutę kwiatu wiśni. Ale ja jestem dzisiaj przeszczęśliwa, że mam takie piękne wiosenne akordy, naprawdę, bo wyszło dzisiaj słońce, jest pięknie, jest radośnie, jest w ogóle zieleni się trawa, w ogóle magnolie mi zakwitły. Wiecie, no za chwilkę wszystko zacznie kwitnąć, więc będzie przepięknie, będzie po prostu tak niesamowicie. Kwiecień, maj to są najpiękniejsze miesiące ever. I co my tutaj mamy? Proszę Państwa. Pięknie, jest miękko, nie jest, słuchajcie, tak soczyście tylko, jest miękko, jest różanie, ale lekko różanie, jest kwiat wiśni podany z piżmem.
To jest zapach nadzwyczajny, nadzwyczajny. Jest i subtelny, i kobiecy. Kojarzy mi się bardzo, mi się kojarzy z romantycznym, wiosennym porankiem. Na dzikiej polanie, pełnej kwiatów, takich dzikich kwiatów, pełen również takich akordów powietrza, takich zapachów subtelnych powietrza. Delikatny, niezwykle romantyczny, bardzo kobiecy, bardzo kobiecy. Dlatego ja polecam, gdyż dostępny jest również naprawdę w super cenach. Testujcie, sprawdzajcie, bawcie się tym. Naprawdę. Wiosenne zapachy muszą być lekkie, muszą być przestrzenne, muszą być takie poprawiające nastrój, muszą być takie, wiecie, muszą być takie naprawdę radosne. Muszą być takie, jak ja dzisiaj. I takie trochę pogwatmane mogą być, i takie trochę pomylone, i takie trochę nie do końca dobre, i takie nie do końca doskonałe. I takie właśnie możemy być. Dziewczyny, pokochajcie się takie, jakie jesteście. Pokochajcie się niedoskonałe. Ja, zobaczcie, jestem dzisiaj nieprzygotowana, nie mam mikrofonu, bo zapomniałam. Mam trochę kiepski makijaż do tego światła, które mam teraz, więc trudno. Chciałam tutaj być, chciałam się z Wami tutaj spotkać, chciałam Wam nagrać wideo o zapachach bardzo pięknych na wiosnę. A że te zapachy już długo tutaj czekały, więc musiał przyjść dzisiaj ten dzień. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu moje propozycje. Na pewno nie wszystkie od razu, bo to po co? To jest w ogóle niepotrzebne. Wystarczy, że każdy z Was znajdzie sobie jeden zapach, który będzie po prostu taki, jaki w tej chwili potrzebujecie. I będziecie po prostu w tych zapachach się rozkochiwać. Tego Wam życzę. Życzę Wam tego z całego serducha. Życzę Wam wszystkiego, co najcudowniejsze. Polecam się na przyszłość. Pozdrawiam. I oczywiście poproszę o łapki w górę i komentarze. Bo rzadko to proszę. Całuski, pa, pa.